Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu właśnie tejże gry. Słuchajcie, jesteśmy po 4 albo 5 razach misji dla Corteza. Misja nazywa się Tak jest. Chodziło w niej o to, aby ukraść czołg bez alarmowania. Ukradnie czołg bez uprzedniego alarmowania wojska. W misji Tak jest. No i wydaje mi się, że robiłem wszystko tak jak na filmiku, w którym gościu zaraz po wsiadnięciu do czołgu dostał ten achievement. Z jakiegoś powodu ja go nie dostaję, więc coś mi się po prostu ta... Nie udało mi się tam czegoś po prostu zrobić, albo robię coś źle. No, zrobiłem to z 4 z 5 razy i się nie udało, więc misję Corteza... No właśnie. ten palec właśnie. Też pewnie mnie zdemonetyzują za to na YouTube. Albo jedziemy do Ivory'ego, albo pojedziemy sobie do Diaza. I myślę, że właśnie któregoś z tych panów tutaj wybierzemy. Legendę. No, a pojedziemy sobie do Diaza. Wykonywać teraz misję. Kurczę, ile można marnować czasu na wykonywanie jednej misji, nie? Tak się nie uda i tak się nie uda, nie? Nie musiałem przewalić w ten rewiałos, nie? No jak to jeździcie? Jak to jeździsz? Nie kolejny. Dobra, zobaczmy co tam ma dla nas Diaz do ogarnięcia. That's so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it, the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. No, tutaj nie trzeba tam ten. Nie ma tutaj żadnych jakichś ukrytych achievementów podczas tej misji. Mam takie obawy, kurde, w związku z tymi misjami fabularnymi, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć faktycznie, ale... Wszyscy na pokład, popyt i podaż. Nie no, tutaj chyba podczas tej misji nie. Ale kurde, skądś będę musiał M4 skować. Chyba ta M4 stała tam, gdzie jest ten wódł, nie? Zaś ten GPS jakoś tak dziwacznie poprowadził. Ty,
Skąd tu ten policja się wziął? Znajdź przycisk wolowania łodzi. Wejdź do łodzi, okej. Okay. Odpłynąć te broń? Dobra. Popłyn do rezydencji Diaza. Będę musiał pamiętać o tej M4 też. Misja zaliczona. Ale właśnie nie ma tej kurde muzyczki. Potwierdzającej, że zaliczenie muzyce jest trochę bez sensu. Ale gdybym po prostu... O! Don't push me. Get to the payphone next to the mall in Washington. O! No i elegancko. No to już, słuchajcie, wiem, czym będziemy się zajmować w kolejnej... W kolejnym odcinku? Ile trwa już nagrywam ten odcinek? 7 minut. Kurde, co ja tu miałem powiedzieć? Już nie... Dobra, powiedzmy sobie może najpierw po tę antenę. M4 do tej Little Havany. Żeby o tym też pamiętać, żeby miał już tą M4 w razie czego. No właśnie nie ma, nie było tej muzy, kurde, przy tym. A gdyby właśnie zrobić to w sposób taki, że... Ustawienia domyślne... Ustawienia domyślne, tylko żeby właśnie stację radiową ustawić, że bez radia, czyli wydaje mi się, że jak będę wsiadł do samochodu, to po prostu... O, prawo autorskie, dobra. Już wyłączyłem tę muzykę. Ten odcinek już nic robi. Co to jest za ten? Stój, ten dres, czy? No to nie, to nie chcę dresa. Ej! Kurde, że wbił z bronią do tego. Do sklepu. Gdzie to jest? Tu gdzieś, nie? Chyba. No jak to jeździsz?
Aha. Okej. Spoko, nie? Teraz zrobię klipa. Ja chcę tylko tą M4, gdzie to jest? Gdzie stał ten wódeł? Przebiorę się to... To zniknę? O, dobra. Nie chciałem dresu, no ale jednak go będę zmuszony wziąć. Kurde, no nie pamiętam gdzie to jest, no. Zawsze zapominam. Gdzie ta ciocia Paulette ma tam? A może to było tu? Zawsze się jeździ obok tego miejsca, nigdy się nie pamięta jak to na minimapie wygląda, nie? Ale tylko właśnie sprawdzę sobie jedną rzecz, czyli tak, wsiadam do obojętnie jakiego samochodu. Bez radia. Wsiądź mi jeszcze do dwóch, żeby potwierdzić, czy faktycznie ten. Bez radia. No, czyli dobra. Nie będzie inaczej w przypadku tego. Bez radia. A, no i spoko. No i wystarczy tylko, że nie będę uruchamiał radia. I okej. Także to jest ten... O, tu jest M4-eczka. To ją muszę koniecznie wziąć. No ja naciskam E, no. Dawaj mi to. Wrócę tylko na chatę. Wezmę sobie może jeszcze auto też, przy okazji. I słuchajcie, kolejnymi misjami, jakimi będziemy się zajmować, to właśnie te misje z tej budki technicznej. Tylko gdzie jest ten? Tutaj. Dobra. Ja sobie pojadę gierkę zapisać w tym, bo może już dwa. Tu mam garaż, a tu jest ten hotel, dobra. Bez radia, no okej, o to chodzi. Żeby ta muzyka po zakończeniu misji była. A że po prostu nie puszczasz jej w radio, nie? Tak tylko zaryzykuję. O, dobra. Iron Maiden. Ostatnio dosyć często słucham. Dobra, wystarczy tylko, że jeżeli nie będę puszczał muzyki. Żeby sama muzyka była, ale po prostu, żeby jej nie puszczać. O, tutaj też przez zapadają koła pod most. Że gierkę sobie zapiszę w tym Ocean View. Wróćmy się do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz już godzina 17:27.
Dlaczego sobie nie zrobić jakiejś przerwy zaraz? A to może po tym, jak wykonam tę misję. Kurde, prawa autorskie. Nie, słuchajcie, jednak nie, tak być nie może. Także bez radia i głośność muzyki nie ma. Trudno, nie będzie też muzy podczas zaliczenia misji. Także no, klimat gry został po prostu utracony. Głośność muzyki, tak, i stacja radiowa bez radia. No tutaj w hotelach i tak dalej, to też ta muzyka jednak gra, no i kurczę. No nie no. Tak nie będzie, no. Kiedy to był? Zaraz go kuźwa. Nie. To jest jakaś kobita. Luźny strój. I bazurka. Dobra. Też nie brakuje jakichś dwóch typów broni. Dobra. Dobra, jedziemy do tej budki telefonicznej. Zobaczymy, jakież to zlecenie ma dla nas teraz ten typ. Podejrzewam, że będzie chodziło chyba o odstrzeliwanie głów tym, co na łodzi. O, Sido, witam. Trzeba będzie po prostu jeździć po tych celach i ten, chyba że to już było, nie pamiętam. O, tu jest ten sklep Rafaela. Kurde, nigdy nie potrafię zapamiętać. Strój wieczorowy. Oh yeah. No kurde, i to jest Vercetti. Jak to dało? Pierwszy Lego technik w życiu, żeś kupił. Nigdy nie miałem wcześniej. O. W zależności od tego, na który telefon dzwoni, wcześniej dzwoniła ta pierwsza budka telefoniczna, ale teraz dzwoni ta. I ten telefon zaś jest wyżej niż pozostałe. No mają się unosić w powietrzu ten telefon. Polowanie. European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather it didn't happen. Each member of the gang has a color why they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Masz 9 minut na zabicie wszystkich członków tych. Pracuję na tablicy reklamowej, że... O, dostajemy fajnego PCJ-a od razu. No, mamy snajperkę też. No, no dobra, no jak już każą wziąć tam... Czy każą? Nie wiem, czy musiałem ją brać. Ale wezmę, no. O, nie wziąłem motoru i wziąłem samochód. Ja pierdzielę. Co za fail. Dick Tanner pracuje dla BDB Security przy Ocean Drive. Jedziemy. No. Mark Hammond i Frank Walker są niedaleko jubilera Vice Point.
Kong kręci się po Waszyngtonie. Nick Kong. Okej. Okay. King Kong. Hong Kong. Tutaj trzeba mieć celanie. Niech babka skoczyła z mostu. Też zaraz tutaj nie podjedzie, żaden policjant mnie nie spałuje. To jest ten? O! O! Zostaw mnie! Fajnie jeżdżą. Z braku lepszych opcji chciałem wziąć skuterek. No i kolejne ciulce, kurde, skręca bez kierunkowskazu. W ogóle w tym Vice City jeździć nie umiem. No tak się nie brzmi. Zauważył, że już za... Misja zaliczona. Git. Dobra. Trzeba sobie gierkę zapisać. Włączył się Wildstar. Właśnie po co? Oczywiście, że bierzemy tą lepszą snajperę. Luźnego stroja nie będę brał. Najszybsza łódź, okej, okay, zatwierdź. Dobra, ja tylko zobaczę sobie, słuchajcie, ile trwa odcinek? 22 minuty, więc powoli będę go kończył, chyba że jeszcze zdążymy wykonać sobie jedną misję. Ale chciałem właśnie zobaczyć, czy aby na pewno nie pominąłem tutaj ten. Trophies Gate, czyli tak, ta misja z czołgiem. Generalnie jest do zaliczenia. Później jest właśnie tam zabicie Diaza z M4. No i tutaj, żeby nie spaść z tych tyłów, ja? No, dobra. Czyli jak na razie nie pominęliśmy żadnych tych możliwych do pominięcia misji. Dobra, słuchajcie, żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo, ja sobie go w tym momencie zakończę. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, tam suby i tak dalej. Na razie.